Dobry wieczór, moi kochani. Zaczynamy dzisiejszego wieczoru spotkanie znaną wam już Karoliną Stróż, naszą ekspertką od treningu, od diety, od programu OptiChange. Wiem, że te spotkania z Karoliną cieszą się dużym waszym zainteresowaniem. Nie dziwię się, teraz mamy już praktycznie miesiąc po świętach i być może was to również ten temat dzisiejszego webinaru dotyczy, że pomimo stosowania diety, mimo to nie macie takich wyników, jakie byście chcieli. Dzisiaj Karolina pokaże wam i na prezentacji, i na fajnych kilku filmach z ćwiczeniami. Jak widzicie, już jestem przygotowany w dresie do tych ćwiczeń, jak zwykle zwarty i gotowy. Na pewno będzie ciekawie, więc zapraszam was na pewno bardzo ciekawy webinar z Karoliną. Dzień dobry, Karolina. Dzień dobry, witam was. Tak jak już tutaj Marcin wspomniał, dzisiaj będzie trochę treningowo, trochę dietetycznie, oczywiście suplementacyjnie, także myślę, że możemy zaczynać. Super, to ja się włączam i jestem przygotowany do ćwiczeń. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Okej, to tak jak Marcin tutaj wspomniał, dzisiaj będzie temat przewodni, czyli dlaczego pomimo stosowania diety nie chudnę. Często wtedy nachodzi nas taka frustracja, no bo wydaje się, że wszystko jest ok, stosujemy dietę, suplementację odpowiednią, jeszcze coś tam ćwiczymy dodatkowo, no a nie ma takich efektów, przynajmniej jakich oczekujemy. Tak, już myślę, że mnie tutaj znacie, ja właśnie jestem i dietetykiem, i trenerem personalnym, więc tutaj ten temat siłowni jest mi bardzo bliski. Zachęcam zawsze, żeby ta aktywność podczas stosowania diety pojawiała się jak najczęściej, w każdej formie, bo uważam, że nie tylko siłownia jest tutaj dobrą formą aktywności fizycznej, ale taka aktywność, która sprawia nam przede wszystkim przyjemność, którą możemy wykonywać regularnie, często, no i po prostu nie będzie nam zmieniała bardzo harmonogramu dnia. Tak, czyli właśnie dzisiaj ten temat, dlaczego pomimo stosowania diety nie chudnę. Pierwsza kwestia, co jest potrzebne do zredukowania masy ciała? Przede wszystkim deficyt kaloryczny, czyli jeżeli mniej jemy niż wynosi nasze zapotrzebowanie kaloryczne, no to wtedy powinna nastąpić redukcja tkanki tłuszczowej, masy ciała. No i tak to tutaj właśnie zachodzi. Żeby obliczyć właśnie nasze zapotrzebowanie kaloryczne, można w prosty sposób wpisać CPM, czyli całkowita przemiana materii w kalkulator w internecie. Wtedy mamy to, ile potrzebujemy kalorii, żeby przeżyć w ciągu dnia, czyli taka kaloryczność na utrzymanie. Natomiast jeżeli chcemy schudnąć, no to musimy mieć ten deficyt kaloryczny, czyli przyjmować mniej kalorii, aniżeli potrzebuje nasz organizm. Czyli na przykład odejmujemy sobie 300 kalorii na start, no i załóżmy mamy kaloryczność 1700 kilokalorii. No i jeżeli będziemy to utrzymywać długofalowo przez przynajmniej 2-3 miesiące, no to powinien być efekt. Czasami pomiędzy tymi właśnie okresami redukcji masy ciała muszą być przerwy. Musimy mieć przerwę, żeby chwilkę odpocząć, zregenerować naszą psychikę, nasz organizm, uregulować hormony, bo po prostu odchudzanie to jest duże wyzwanie dla naszego organizmu. Dlatego tak jak nie da się biec w nieskończoność, tutaj porównajmy sobie bieg taki długodystansowy z odchudzaniem, muszą być jakieś przerwy, żeby dobiec
do końca. Też podczas tego biegu mogą być lepsze okresy, gorsze okresy. I właśnie ja tutaj myślę, że nasza psychika, nasz sposób myślenia ma bardzo duże znaczenie podczas odchudzania. Nasza wewnętrzna motywacja, to żeby ona była cały czas podtrzymywana, no i żeby po prostu nie zniechęcać się, więc przede wszystkim ten deficyt kaloryczny. To jest pierwsza kwestia. Kolejna kwestia to już są składniowe całego procesu odchudzania się, czyli właśnie suplementacja, trening, zdrowe nawyki żywieniowe, ale to już jest wszystko w dalszej kolejności. Najpierw jest właśnie ten deficyt kaloryczny. No i teraz okej, ktoś powie, że no dobrze, ale ja przecież trzymam ten deficyt kaloryczny, no i dlaczego nie chudnę? Przecież odjąłem sobie te 300 kalorii, no i miało być, że będę chudnąć. Po prostu możemy nie liczyć kalorii, czyli tak jeść bardzo na oko. Przykładowo wydaje nam się, że jemy te 1700 kalorii, ale tutaj są jakieś ukryte kalorie, jakieś napoje, mleko do kawy, cukier, których nie uwzględniamy w ciągu dnia. Nie liczymy tego w aplikacji na telefonie, na przykład Fitatu, MyFitnessPal. To są właśnie takie aplikacje, które pomagają nam trzymać tą kaloryczność w ciągu dnia. Kolejna z opcji to jest rozpisanie jadłospisu przez dietetyka, który nam też pomoże właśnie obliczać te kalorie w ciągu dnia. No bo tak naprawdę, jeżeli zaczynamy dopiero przygodę z odchudzaniem się, no to nie mamy takiej świadomości, co ile kalorii może mieć. Więc tutaj, jeżeli osoby, które chcą schudnąć, zgłaszają się do mnie, to często na początku proszą właśnie o rozpisanie takiego jadłospisu, bo nie wiedzą za bardzo, jak się za to zabrać. Nie wiedzą, ile kalorii ma chleb, ile kalorii ma jajko, szynka, więc to wszystko musi być albo wpisane w program dietetyczny, do którego ja mam na przykład dostęp, albo właśnie w aplikacji na telefon można sobie samemu na własną rękę takie kalorie liczyć. Kolejna kwestia to weekendy. Jest to bardzo częste zjawisko. Od poniedziałku do piątku super trzymamy jadłospis, chodzimy na treningi, pracujemy albo po prostu jesteśmy bardziej zajęci. Natomiast sobota, niedziela to jest taki okres, gdzie czas, w którym chcemy odpocząć, zregenerować się, może jakoś nagrodzić za trud w tygodniu. No i wtedy często właśnie są dodatkowe kalorie spożywane, czyli właśnie jakieś słodycze, chipsy, słone przekąski, fast foody, wyjścia do knajpy, zamawiane jedzenie. To jest właśnie wtedy częstym zjawiskiem. Nie mówię tutaj, że w ogóle nie może tego być w naszym jadłospisie, natomiast no jeżeli tak co tydzień będziemy to robić, no to będziemy tak w kółko chodzić, będzie się to błędne koło tworzyło, no i być może ten ujemny bilans kaloryczny będzie się zerować, czyli będziemy wychodzić na zero, no i w efekcie to, że trzymaliśmy tą dietę od poniedziałku do piątku, będzie zaprzepaszczone. Kolejna kwestia, właśnie ukryte kalorie. To też jest częste zjawisko. Nie wliczamy kalorii, które tak naprawdę są kaloriami, ale tak jakoś tego nie zauważamy. Napoje to jest bardzo częsty problem, no bo są takie płynne kalorie, nie najadamy się tym za bardzo. Bardziej na przykład sok do obiadu umila nam ten obiad, jest smaczniejszy ten obiad, fajnie sobie tak zjeść obiad i popić właśnie sokiem, natomiast ta szklanka soku to jest przykładowo dodatkowe 130-150 nawet kilokalorii, których tak naprawdę nie odczujemy, czyli pijemy sobie tą szklankę soku,
no i nabijamy sobie te dodatkowe kalorie. Jeżeli pracujemy na przykład w biurze 8 godzin i w ciągu tych 8 godzin wypijemy sobie 3 latte z mlekiem 3-2%, bo takie akurat jest, no to też dobijamy sobie dodatkowe kalorie i może to być na przykład kaloryczność rzędu 300-400 kilokalorii dodatkowych. No a tak naprawdę tych kaw nie odczujemy, czyli tutaj albo rezygnujemy z tak dużej ilości mleka w kawie, bo na przykład to latte ma bardzo dużo mleka, natomiast americano z taką odrobiną mleka będzie miało już zdecydowanie mniej kalorii. Poza tym dobrze zamienić to mleko na mleko niskotłuszczowe, czyli 1,5% albo 2%, no żeby wybierać takie tutaj zamienniki, które nam pozwolą troszeczkę zaoszczędzić te kalorie. Kolejna kwestia to źle przeliczone zapotrzebowanie, błędnie dobrany poziom aktywności fizycznej. No właśnie, jeżeli obliczymy sobie tą całkowitą przemianę materii, CPM, to tam musimy też podać poziom naszej aktywności fizycznej. I tutaj często zauważa się, że przeszacowujemy to, jaką mamy aktywność w ciągu dnia. Wydaje nam się, że my tak dużo ruszamy się, tyle chodzimy, natomiast w efekcie robimy na przykład 5000 kroków dziennie. No to nie jest jakoś bardzo dużo, powinno być trochę więcej tych kroków w ciągu dnia, najlepiej około 10000. I dobrym przykładem na przykład jestem ja, bo prowadzę treningi personalne, jestem długo na siłowni, parę godzin na przykład z rzędu i mi się wydaje, że ja tam tyle kroków robię, tyle kalorii spalam, no bo przecież cały czas coś pokazuję, jakieś ćwiczenia, stoję w różnych miejscach tej siłowni, te siłownie są przeważnie duże, są takie duże hale, no ale tak naprawdę to robię tam 3, może 4 tysiące kroków, a myślałam, że zrobiłam na przykład 10 tysięcy kroków, więc tutaj nawet ja złapałam się na tym, że myślałam, że ja tyle się ruszam na tej siłowni, a tak naprawdę to raczej stałam z tymi osobami, które ćwiczyły, więc to też jest różnica, jeżeli maszerujemy, a stoimy. Dlatego tutaj trzeba tak raczej sceptycznie podchodzić do oceny naszej aktywności fizycznej, raczej ją zaniżać, aniżeli zawyżać, czyli brać ten gorszy scenariusz, szczególnie jeżeli mamy teraz takie zimowe dni, gdzie no mniej wychodzimy na dwór, raczej siedzimy w domach, pogoda ku temu nie sprzyja, więc no tutaj szczególnie wtedy trzeba do tego sceptycznie podejść. Cykl menstruacyjny, czyli okresowe zatrzymanie wody w organizmie, tutaj słowo skierowane do kobiet, żeby nie przejmować się tym, że nasze pomiary, czy też to są pomiary centymetrem, czy też analiza składu ciała metodą bioimpedancji na tanicie, na takich wagach u dietetyków właśnie, czy też po prostu nasza waga łazienkowa pokazuje no więcej cyferek niż na przykład tydzień wcześniej. To ma duży wpływ, może to być na przykład różnica nawet 2-3 kilogramów, w centymetrach też tak samo to widać, dlatego po prostu wtedy nie wykonujemy tych pomiarów i dopiero po okresie te pomiary można zrobić. Kolejna rzecz to zbyt duże restrykcje kaloryczne. To też jest częste wśród osób, że chcą jak najszybciej, jak najwięcej schudnąć, no i nakładają sobie bardzo duży reżim, drakońskie diety, detoksy sokowe, różne diety Dukana, posty, no to wszystko później będzie miało odbicie na naszym zdrowiu, a tak naprawdę no, przyniesie efekt krótkotrwały, przeważnie później jest efekt jojo, też można sobie bardzo popsuć pracę tarczycy, hormonów, także no, tutaj te restrykcje do niczego dobrego nie prowadzą,
No natomiast są taką ucieczką na skróty, no szybciej wtedy oczywiście schudniemy, natomiast pytanie, jak będziemy się czuć po tej całej redukcji, czy te efekty się utrzymają, więc tutaj zachęcam jednak do takiego zrównoważonego podejścia. Za krótki okres bycia w deficycie kalorycznym. Zacznijmy od tego, że każdy organizm jest inny. To, że koleżanka w pracy po otrzymaniu deficytu kalorycznego rzędu minus 300 kalorii schudła po miesiącu 4 kg, to nie znaczy, że my będziemy mieć taki sam efekt. Możemy schudnąć kilogram, możemy schudnąć pół kilograma, 2 kg, nie musi być to te 4 kilogramy. Natomiast nie należy się porównywać do innych osób i jednak dalej trwać w tym deficycie, bo to nie jest tak, że właśnie po tych 4 tygodniach będzie tyle kilogramów, ile sobie założyliśmy. Wszystko zależy od tego, w jak głębokim deficycie jesteśmy, jak wysoki jest też poziom naszej tkanki tłuszczowej na starcie, bo im wyższy poziom tej tkanki tłuszczowej na starcie, czyli na przykład 40%, to będzie taki dosyć wysoki poziom, to wtedy nam jest łatwiej na początku chudnąć. Natomiast jeżeli na przykład jesteśmy osobami no raczej szczupłymi, rzędu 25% tkanki tłuszczowej, no to wtedy jest nam trochę trudniej chudnąć i to wszystko będzie szło wolniej. Kolejna rzecz to chwilowe zatrzymanie masy ciała. Jest to jak najbardziej normalne zjawisko, nie da się tego praktycznie uniknąć, chyba jeszcze nie słyszałam, żeby ktoś tak redukował w nieskończoność i w ogóle zawsze było tyle samo mniej kilogramów. Są okresy zatrzymania, gdzie wtedy szczególnie trzeba po prostu być uważnym na tą całą sytuację, nie załamywać się i po prostu potraktować to jako normalną kolej rzeczy. Tak jak ustaliliśmy sobie deficyt kaloryczny, tak ustalamy sobie, że są te jakieś przerwy w odchudzaniu i dalej trwamy w naszej diecie, realizujemy jadłospis, staramy się nie zwracać po prostu na to uwagi. No chyba, że to już trwa bardzo długo, nie wiem, miesiąc, no 2 miesiące, no to rzeczywiście to już jest czas, gdzie może warto skonsultować się z dietetykiem, być może nam coś doradzi, być może robimy coś jednak nie tak, więc jeżeli ten właśnie okres jest bardzo długi, no to wtedy warto się skonsultować. Aktywność fizyczna, czyli kolejna składniowa całego procesu odchudzania się. Przeszacowywanie naszej aktywności fizycznej. To jest bardzo częste zjawisko. Ja nawet jestem tym przykładem, że myślałam, że chodzę 10 tysięcy kroków na tej siłowni, a chodziłam 2-3 tysiące kroków, więc to jest naprawdę bardzo duża różnica, bo ja myślałam, że ja codziennie tyle tych kroków robię. Kupiłam sobie ten zegarek, który liczy ilość kroków, no i naprawdę była bardzo duża różnica. Więc staramy się robić przynajmniej 6 tysięcy kroków dziennie, najlepiej 10 tysięcy, to byłoby super. Natomiast jak zwiększyć naszą spontaniczną aktywność fizyczną, czyli taką niezaplanowaną? Co możemy zrobić, żeby po prostu dobijać sobie te kroki, ale nie musieć specjalnie iść na przykład na siłownię? Możemy chodzić po schodach zamiast jeździć windą, zaparkować auto dalej, zrobić sobie taki codzienny spacer, ale krótki dosyć, 20-30 minut. To też będzie różnica dla naszego organizmu. No i też nawet takie codzienne porządki w domu, sprzątanie, mycie okien, mycie podłóg. To też są bardzo wyczerpujące czynności, więc też możemy to potraktować jako taki trening o charakterze wytrzymałościowym, bo na przykład, nie wiem, zmycie podłóg nam zajmie 40 minut, godzinę, więc to też już będzie różnica dla naszego organizmu. Jakie mamy rodzaje treningów? Bo tak mówimy cały czas, żeby trenować, żeby ćwiczyć, ale przyjrzyjmy się tutaj temu bliżej. Pierwszy, czyli trening siłowy, jeden z najczęściej stosowanych rodzajów ćwiczeń na siłowni, ponieważ pomaga rozbudować i wzmocnić mięśnie.
To są ćwiczenia o charakterze oporowym. Może być opór właśnie z zewnątrz, czyli w postaci hantli, sztangi, wyciągu, albo z użyciem własnego ciała, czyli na przykład ćwiczenia w podporach. Też tutaj mamy obciążenie własnego ciała, czyli to też będzie w pewnym rodzaju trening siłowy. Może nie taki od razu oczywisty dla nas, bo na pierwszy rzut oka no to trening siłowy nam się kojarzy z właśnie ciężarami, hantlami, talerzami, tak jak tutaj nawet na prezentacji pani trzyma hantelki. Natomiast trening z obciążeniem własnego ciała też jest treningiem siłowym. I w treningu siłowym mamy dwa rodzaje ćwiczeń takich podstawowych. Ćwiczenia izolowane i wielostawowe. Izolowane to ćwiczenia dotyczące tylko jednego stawu, dlatego są nazywane ćwiczeniami jednostawowymi również, w izolacji od innych mięśni lub ze znikomym ich udziałem. Czyli to są takie ćwiczenia bardziej statyczne, gdzie pracuje tylko jeden staw, czyli na przykład uginanie ramion, prostowanie ramion, uginanie ud, prostowanie ud. Za chwilkę tutaj pokażę też właśnie te ćwiczenia izolowane. Natomiast ćwiczenia wielostawowe to ćwiczenia, które, w których pracuje, tak jak sama nazwa mówi, wiele stawów, czyli na przykład są to przysiady, wykroki, martwe ciągi, wyciskanie. No tutaj potrzebujemy więcej energii do wykonania tych ćwiczeń, co również przekłada się na to, że spalimy więcej kalorii. Więc teraz odpowiedź na pytanie, które ćwiczenia lepiej wykonywać. No lepiej, żeby było więcej tych ćwiczeń wielostawowych, bo wtedy spalimy więcej kalorii. Natomiast nie chciałabym tutaj mówić, że ćwiczenia izolowane są bez sensu i w ogóle nie należy ich wykonywać, natomiast nie zalecałabym tutaj bazować w treningu tylko na ćwiczeniach izolowanych, czyli tylko ćwiczyć ramiona, gdzie przeważnie są to ćwiczenia izolowane, albo same ćwiczenia na maszynach. Raczej dla harmonijnego rozwoju sylwetki zaleca się tutaj ćwiczenia, gdzie jest zaangażowanych wiele stawów, czyli te ćwiczenia wielostawowe. Natomiast to może tak brzmieć troszkę skomplikowanie, no bo jeżeli nigdy nie ćwiczyliśmy na siłowni, no to tak nie mamy za bardzo pojęcia o tych ćwiczeniach. Natomiast w aplikacji, która jest właśnie załączona do programu OptiChange, również są ćwiczenia wielostawowe, również są przysiady, wykroki, zakroki, także można przetrenować całe ciało w domu, nawet nie wychodząc na siłownię. Teraz przykład ćwiczeń izolowanych, już tutaj Wam włączam. Tak, i tutaj mamy biceps, czyli uginanie ramion stojąc. Ja tutaj mam taką sztangę fitnessową i tutaj, tak jak widzicie, pokazuję kursorem, pracuję tylko jeden staw, tylko uginam ramiona. No i takie ćwiczenie nie jest jakoś bardzo męczące. Odczuwamy tutaj pracę mięśni, natomiast no, ciężko mieć na przykład zadyszkę po takim ćwiczeniu, więc ono nie jest aż tak bardzo intensywne. Drugie tutaj ćwiczenie izolowane. To jest prostowanie ramion. Tam było uginanie, tu mamy prostowanie. Mięsień, triceps tutaj pracuje. No i też mamy tu ćwiczenie właśnie jednostawowe, izolowane, które jest po prostu mniej wymagające niż te ćwiczenia wielostawowe. Od razu pokażę Wam ćwiczenia wielostawowe, jak wyglądają. Ok, tutaj mamy przysiad. I tutaj musimy trzymać napięte mięśnie brzucha, mięśnie głębokie, stabilizujące całą sylwetkę.
Pracują tutaj nogi, również obręcz barkowa, bo musimy trzymać sztangę. Także to ćwiczenie zdecydowanie więcej spali kalorii niż ćwiczenie właśnie izolowane w postaci uginania, prostowania ramion. I drugie ćwiczenie wielostawowe, martwy ciąg. Również tutaj całe ciało pracuje. Tutaj taki dosyć krótki jest ten. Okej, mamy już ten filmik. Także całe ciało jest zaangażowane. Znowu więcej kalorii spalimy niż ćwicząc tylko i wyłącznie w sposób izolowany. Także zachęcam tutaj do włączenia sobie tych ćwiczeń wielostawowych, oczywiście z odpowiednią techniką, no bo jeżeli nie wykonujemy ich poprawnie, no to również może to się odbić na naszym organizmie. Dobrze, były te ćwiczenia izolowane, ćwiczenia wielostawowe również były zaprezentowane. Kolejny z treningów to trening wytrzymałościowy. Potocznie jest zwany treningiem cardio. Ma na celu wzmocnienie całego organizmu poprzez wpływ na czynność układu krążenia oraz układu oddechowego. I przykłady tutaj treningu wytrzymałościowego to na przykład bieganie, jazda na rowerze, pływanie, ćwiczenia na steperze, skakanie na skakance. Także ten trening o charakterze wytrzymałościowym jest nam w łatwy sposób, myślę, wykonać, bo możemy pójść na rower właśnie, zrobić trucht, jakąś przebieżkę. No, nie jest on jakiś taki bardzo wymagający i ekstremalny, chociaż może być, bo jeżeli zrobimy sobie sprinty pod górę, no to mamy już bardzo, bardzo intensywny trening. Ćwiczenia te poprawiają krążenie krwi, zwiększają pojemność oddechową płuc, wzmacniają ścianki mięśnia sercowego. No i w wyniku tego zostaje wzmocniona ogólna wydolność organizmu. Także tutaj te ćwiczenia są bardzo pożądane przez układ krążenia, układ oddechowy, poprawiają naszą wydolność i przy okazji również spalają sporą ilość kalorii. Rodzaje treningu wytrzymałościowego. O stałej intensywności, na przykład bieganie, jazda na rowerze w tym samym tempie, czyli po prostu na przykład w takim spokojnym tempie sobie jedziemy na rowerze, bez żadnych przyspieszeń, jest ono takie umiarkowane, no i na przykład możemy rozmawiać z osobą, która też jedzie na rowerze koło nas i jedziemy sobie razem na tą wycieczkę rowerową, bo jeżeli możemy rozmawiać podczas treningu, to raczej nie jest to taki intensywny trening. To też zauważam wśród osób, z którymi trenuję, że jeżeli one zaczynają mówić podczas serii wykonywanych ćwiczeń, to dokładam im ten ciężar, zwiększam go, bo znaczy to, że to ćwiczenie nie jest aż tak ciężkie dla nich, a chciałabym, żeby jednak było dosyć intensywne. I drugi rodzaj treningu wytrzymałościowego o zmiennej intensywności, czyli interwały. Trening interwałowy, w którym wykonuje się ćwiczenia o zmiennej intensywności. W jego trakcie występują krótkie okresy wzmożonego wysiłku, przeplatające się z dłuższymi okresami mniejszego wysiłku o średniej intensywności. Czyli tutaj mamy tak na maksa, troszeczkę wolniej, na maksa i troszeczkę wolniej, i to na maksa nie jest aż takie długie, to ma być na przykład 15 sekund, 20 sekund i później odpoczywamy sobie 30-40 sekund. Ogólnie jest tyle różnych opcji i możliwości wykonywania interwałów, że ja tylko dałam tutaj taki przykład, gdzie na przykład biegniemy 15 sekund, natomiast naprawdę można to ułożyć w różny sposób. No i efektem takiego treningu o zmiennej intensywności, o charakterze interwałowym jest poprawa kondycji oraz redukcja tkanki tłuszczowej. Przykładowy trening wytrzymałościowy. Tutaj najpierw pokażę Wam cardio.
tutaj sobie chodzę właśnie po mierzni. Jest to taki trening, gdzie raczej mogę coś właśnie powiedzieć do naszej osoby obok podczas tego chodzenia. Też on ma swoje zalety, natomiast no jest mniej intensywny. Teraz trening wytrzymałościowy, interwał. Tak, chodzi tutaj o to, że w sposób intensywny na początku podnosiłam kolana, teraz zwolniłam. Za chwilkę znowu tutaj przyspieszę, tak? I coś takiego tak naprawdę w domu możemy wykonać. No bo ja to akurat byłam na siłowni i robiłam swój trening. Natomiast w domu też możemy sobie właśnie taki interwał zrobić. I to ćwiczenie wygląda niepozornie, taki marsz z wysoko uniesionymi kolanami. Natomiast naprawdę można się przy tym zmęczyć. Fajnie tutaj pracuje całe ciało, szczególnie mięśnie biodrowo-lędźwiowe, które są przykurczone przez długi okres siedzenia, jeżeli długo siedzimy. Także bardzo fajne tutaj ćwiczenie, taki po prostu marsz, ale z wysoko uniesionymi nogami. Dobrze, tu już mieliśmy ten trening wytrzymałościowy. Teraz chciałabym tutaj jeszcze zatrzymać się na temacie efektu EPOK. Jest to efekt zwiększonej potreningowej konsumpcji tlenu, który jest wywołany przez intensywny trening. Może to brzmieć skomplikowanie na pierwszy rzut oka, jeżeli ktoś nigdy nie słyszał o tym zjawisku, natomiast ja bym chciała to tak w skrócie bardziej zrozumiale tutaj powiedzieć. Wyobraźmy sobie, że trenujemy, no i do trenowania potrzebujemy tlenu, żeby mieć energię, no i ten tlen jest przetwarzany na energię. No i jeżeli trenujemy w taki sposób, który nie jest jeszcze aż tak bardzo intensywny, gdzie właśnie tak jak mówiłam, możemy mówić, nie jest on aż tak bardzo męczący dla nas, czyli to tak zwane cardio, takie w zakresie tętna 60-70% tętna maksymalnego, czasami zegarki to też nam obliczają, no to wtedy wszystko działa ok, tak? Pobieramy sobie tlen, jest energia, no i sobie spalamy kalorie. Natomiast jeżeli trening jest bardzo intensywny, to my nie nadążamy nad poborem tego tlenu, nasze mięśnie nie nadążają nad tym, no i wtedy zaciągamy tak zwany dług tlenowy. I ten dług tlenowy jest spłacany po treningu, czyli mięśnie po treningu pobierają sobie jeszcze ten tlen, przez co do tego procesu są potrzebne kalorie, no i my te kalorie, energia, i my te kalorie spalamy jeszcze siedząc w domu, na przykład oglądając coś już wieczorem po treningu, który był na przykład rano. Czyli chodzi mi o to, że warto wykonywać te interwały, bardziej intensywne treningi, no bo wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że zaciągniemy ten dług tlenowy, no i będziemy spalać kalorie jeszcze będąc w domu, nawet to spłacanie tego długu tlenowego może trwać nawet do 48 godzin, więc jest to bardzo długi okres czasu. No i podczas tej regeneracji właśnie organizm zużywa większą ilość tlenu niż zazwyczaj. Oznacza to, że nasz metabolizm przyspiesza i będąc w domu dalej spalamy kalorie. Także tutaj chodzi o to właśnie, o ten efekt potreningowej konsumpcji tlenu. Warto tak myślę wiedzieć to w formie też ciekawostki, no i starać się właśnie, żeby te treningi w miarę możliwości były bardziej intensywne. Właśnie tutaj, tak jak wspominałam, jak wywołać dług tlenowy. Nasze tętno podczas treningu powinno znajdować się w wyższych pułapach, czyli 80-90% tętna maksymalnego. Tutaj jeszcze taka krótka dygresja, jak obliczyć tętno maksymalne. Od 220 odejmujemy nasz wiek i wtedy mamy HR max, czyli maksymalne tętno. No i wtedy, jeżeli właśnie chcemy 80%, no to od tego maksymalnego proporcją sobie obliczamy właśnie 80% albo 90%.
podczas właśnie treningu o charakterze interwałowym, boże, nie interwałowym, cardio, możemy sobie to przeplatać właśnie z jakimiś szybszymi zrywami, troszeczkę szybszym podbiegnięciem. To też przez to może być nasz trening bardziej intensywny i możemy podwyższyć sobie właśnie tętno. Trening interwałowy tutaj też może wywołać właśnie dług tlenowy, ale też trening siłowy również może wykonać, znaczy spowodować, że zaciągniemy dług tlenowy, jeżeli będziemy robić krótkie przerwy pomiędzy ćwiczeniami, będzie właśnie przez to ten trening bardziej intensywny. No dobrze, bo tutaj mówimy cały czas o siłowni, ale co z trenowaniem w domu? Czy ma to sens? Według mnie jak najbardziej ma to sens, bo tak jak już mówiłam na początku, trzeba wybrać aktywność, która nam tak najbardziej pasuje, więc nie musi to być ta siłownia. Trening w domu też może być efektywny, tak samo jak wykonywałam właśnie ten interwał maszerując, to jak najbardziej w domu też można coś takiego wykonać. I tutaj jeszcze dla przypomnienia, urywek treningu z aplikacją Nature Day, który właśnie sprawdzi się do trenowania w domu. Tak, tutaj już od początku. Okej, standardowe pajacyki tutaj mamy, więc też takie ćwiczenia, które zna się myślę od dawna, nie są jakieś skomplikowane, wymagające, a jeżeli będziemy to wykonywać regularnie, 2-3 razy w tygodniu, to naprawdę będzie tutaj efekt. Dlatego tutaj chciałam przypomnieć Wam o tej naszej aplikacji. I tutaj drugie ćwiczenie, czyli skręto-skłony, też bardzo fajne ćwiczenie, które nam troszeczkę rozrusza też kręgosłup, całe ciało i ono też jest w aplikacji właśnie Nature Day'a. Teraz pytanie, która aktywność pozwoli Ci spalić najwięcej kalorii? To zależy od intensywności danego treningu. Nie można powiedzieć, że trening wytrzymałościowy jest lepszy niż siłowy, albo że siłowy jest lepszy niż cardio. Przykładowo trening wytrzymałościowy może być w bardzo spokojnym tempie, na przykład może być to trucht, a trening siłowy z dużym obciążeniem i krótkimi przerwami pomiędzy seriami bardzo intensywny, więc to nie jest tak, że cardio jest na odchudzanie, a trening siłowy na budowanie mięśni, bo trening siłowy też może w bardzo efektywny sposób spalać tkankę tłuszczową i jednocześnie dodatkowo budować masę mięśniową. Dlatego najlepiej łączyć trening siłowy z treningiem wytrzymałościowym, dzięki temu będziemy silni i sprawni. Skąd wiedzieć, ile kalorii spala dany trening? To nie jest taka prosta kwestia, jest parę sposobów na to. Pierwszy z nich zegarek. Są już niektóre naprawdę bardzo zaawansowane zegarki, na przykład z Garmina takie zegarki są, które naprawdę nam fajnie skanują poziom tętna, obliczają właśnie ile kalorii spaliliśmy na danym treningu. Natomiast nie ufałabym temu tak bezgranicznie w 100%. Zawsze trzeba mieć troszeczkę taką poprawkę, że to jest tylko maszyna. I właśnie nie przeszacowywać tego, ile tych kalorii spaliliśmy, no bo czasami słyszę, że ktoś mówi, poszedł na zumbę i spalił 1000 kalorii. No to jest raczej niemożliwe, żeby pójść na zumbę i w ciągu godziny, czy tam nawet 50 minut spalić 1000 kalorii. Coś tu jest nie tak, także raczej też sceptycznie do tego podchodzimy. Można sobie sprawdzić ogólnie przyjęte założenia, ile spala się kalorii na danym treningu.
Nie są jednak one zbyt dokładne, bo biorą pod uwagę jakąś przykładową osobę, czyli na przykład mężczyzna lat 30, 75 kg, a my możemy mieć zupełnie inne parametry, inny wiek, inną wagę, wzrost, inny poziom wytrenowania, nasze tętno spoczynkowe i wysiłkowe może być na innym pułapie, także no tutaj chyba lepszym tym wyborem byłby właśnie taki zegarek, który będzie nasze tętno obliczał. No i suplementy, które pomogą nam podczas redukcji masy ciała. Ja uważam, że program OptiChange, on jest bardzo dobrze tutaj zaplanowany, bo wiemy, co będzie po danym okresie, mamy zaplanowany właśnie ten cały proces, czyli nie podchodzimy do tego, że dobra, robimy miesiąc ostrej redukcji i szybko schudniemy, tylko właśnie jest to w mądry sposób zaplanowane. Najpierw mamy okres detoksyfikacji, czyli OptiChange Detox, gdzie przygotowujemy się na ten cały okres redukcji masy ciała. Później właśnie już tak na spokojnie podchodzimy do redukcji masy ciała, czyli OptiChange Slim. No i ostatni etap, czyli OptiChange Model, gdzie jeszcze bardziej skupiamy się na treningu, naszej aktywności fizycznej, no i po prostu już dokańczamy całego procesu, dokańczamy cały proces. No i dzięki temu jest większa skuteczność i większa szansa na to, że osiągniemy nasz cel. Tutaj po lewej stronie też jest właśnie zdjęcie tej aplikacji treningowej, do której bardzo Was zachęcam, jeżeli jeszcze nie rozpoczęliście z nią przygody, ja myślę, bo fajnie naprawdę mieć zaplanowane to wszystko w telefonie przy sobie cały czas, bo tak naprawdę za plany treningowe też trzeba zapłacić dodatkowo i tutaj mamy już od razu zaplanowany plan treningowy, także ja myślę, że to jest bardzo dobry dodatek do wszystkich suplementów, no bo to też są usługi dodatkowe, gdzie też musimy pójść do trenera, aby nam ułożył plan treningowy, a tutaj w tym programie OptiChange ta aplikacja już jest. Dlatego warto skorzystać z tych planów treningowych, bo tak jak mówię, to jest tak jakby pójść do dietetyka, gdzie potrzebujemy konsultacji dietetycznej, to tak samo idziemy do trenera i prosimy o ułożenie właśnie tego planu treningowego, a tutaj już to mamy. Tak, i tutaj taki skrótowo Detox Slim Model. Także tak jak tutaj mówiłam, ten cały proces naprawdę ma znaczenie, to zaplanowanie tego procesu, rozłożenie go w czasie i ja myślę, że teraz też jest dobry czas na to, jeżeli jeszcze nie rozpoczęliśmy tego procesu, żeby już go zacząć, żeby nie czekać na lepszy moment, na to, żeby, nie wiem, dokończyć jeszcze wszystkie słodycze z domu, wyjeść i dopiero zaczniemy właśnie nasz proces odchudzania, tylko zaczynamy jak najszybciej i nie czekajmy też do lata, do maja, czerwca, gdzie nagle osoby zgłaszają się do trenerów personalnych, do dietetyków i oczekują efektów w miesiąc, także to naprawdę trzeba mieć tutaj na uwadze. No i podsumowując, w moim uznaniu odpowiedź na to, dlaczego pomimo stosowania diety nie chudnę, to przede wszystkim przeszacowywanie naszej aktywności fizycznej, czyli myślimy, że więcej ruszamy się, że jednak jesteśmy aktywni, a tak naprawdę nie do końca tak jest. No ja sama też właśnie przeszacowywałam swoją aktywność fizyczną, myślałam, że bardzo dużo chodzę, że cały czas na tej siłowni jestem, a tak naprawdę ja tam albo siedziałam na jakiejś maszynie, no bo jak ktoś na przykład ćwiczył, no to przyglądałam się, czy technika jest poprawna, albo stałam przy tej osobie, albo delikatnie coś tam poprawiałam, więc to nie było tak, że ja biegałam po tej siłowni, więc tutaj też zwróćmy uwagę na to, żeby sceptycznie podchodzić do poziomu naszej aktywności fizycznej i podczas obliczania całkowitej przemiany materii, czyli tego CPM, które można sobie obliczyć wpisując w internet, nie przeginać, tak potocznie mówiąc, z właśnie tym, jaką aktywność fizyczną mamy.
Kolejna kwestia to mamy tendencję do niedoszacowywania tego, ile kalorii spożywamy w ciągu dnia. Czyli z jednej strony myślimy, że dużo ruszamy się, że mało jemy w sumie, no i w efekcie są to tylko nasze subiektywne odczucia. No i to może być powód tego, że jednak ta masa ciała stoi w miejscu, albo tak jak mówiłam wcześniej, za krótko jesteśmy w tym deficycie kalorycznym, chcemy szybko, albo zniechęcamy się chwilowym zastojem podczas redukcji masy ciała. Także te wszystkie czynniki, o których mówiłam wcześniej, to też jest bardzo ważne. No i co ciekawe, też jedno z badań, które ostatnio czytałam, potwierdziło też, że nawet dietetycy, którzy zajmują się żywieniem, siedzą w tych kaloriach, rozpisują jadłospisy, cały czas mówią o tych zdrowych zasadach odżywiania, wiedzą mniej więcej, ile kalorii ma dany produkt, to nawet oni nie doszacowywali tego, co jedzą w ciągu dnia, czyli myśleli, że jedzą właśnie te 2000 kalorii, a jedli na przykład 2300 kalorii. Więc no jest to taki problem, który tutaj może nam utrudnić mocno redukcję masy ciała. Dobrze, jest teraz moment na pytania, dyskusje, także zapraszam, śmiało można pytać, jeżeli coś tutaj było niejasne, albo chcielibyście się coś zapytać o trening, czy też dietę, albo coś jest niejasne z programem OptiChange, to też jak najbardziej tutaj jest teraz na to czas. No i też zachęcam do obserwowania profilu na Instagramie, na Facebooku OptiChange'a. Tam też dodaję albo jakieś tipy treningowe, właśnie takie wskazówki krótkie, albo czasami są przepisy właśnie dietetyczne, coś o suplementach z OptiChange'a, jakieś ciekawostki. Także jak najbardziej myślę, że warto sobie coś takiego zaobserwować, polajkować. No i teraz zapraszam, jeżeli są jakieś pytania.